rozpoczynamy nowy sezon 2016. Była już rozgrzewka na Wyliczce, a teraz już zmagania z prawdziwymi OS-ami, więc jak się czujesz przed tym? No nareszcie, jak już tu stoisz na tym rynku przed startem, drugi sezon pod rząd w Fieście Proto naszej produkcji, więc jest uśmiech na twarzy i nie mogę się doczekać, bo po zapoznaniu odcinki są fajne. Zaczynamy od odcinka Rosiszu Walim, więc dobrze go znam, bo do szczytu jeździłem sam bez pilota. Od szczytu będzie musiał mi na całym odcinku, ale od szczytu będę więcej potrzebował pomocy od Bartka. No zobaczymy, myślę, że będzie okej. Czy z tego, jak trzy razy leci ten odcinek, to jest plus dla ciebie? Jeszcze raz? Jak trzy razy leci ten odcinek Rosiszu Walim, to jest plus dla ciebie? Tak, ja to lubię. Nie mieliśmy testów, bo jak wiecie, dużo mamy pracy w firmie. Przy tym projekcie nadwozi, więc nie musieliśmy po prostu troszkę dłużej popracować w firmie, ale myślę, że od następnego rajdu już będziemy na testach i ruszymy jeszcze z większego uderzenia. W porównaniu do zeszłego roku, jak teraz ta fiesta wygląda? No chyba ma ewolucję już Evo 2. Dużo jest poprawiona, dopracowana. Bardzo dużo nam nie ma co tutaj w ogóle mówić. Brian w ubiegłym roku pomógł. Ta współpraca między Zbyszkiem a tatą też się układa dobrze, więc jest to na pewno dla nas duży krok milowy zrobiony. No i myślę, że te samochody będą jeszcze coraz szybsze. No, nie możemy się doczekać tak naprawdę na ten rajd szutrowy. Okay.